Idzie twój tata. I co? Twoja mama przeszła bardzo poważny atak, który uszkodził jej mózg. Jest podłączona do respiratora i na razie będzie musiała tak zostać. Cześć. Widziałeś Miję? Nie. Co jest? My tańczymy. Dobra. Widziałeś Miję? Nie. Zatańczymy? Chętnie. Naprawdę jej nie widziałeś? Miałaś być ze mną w szatni. Pogadam z Miją, a potem wrócę. Później ją złapiesz, spadamy. Nie. Puść mnie. Pogięło cię? Gdzie Lola? Miała się wyszykować i przyjechać tu z Bianką. Jest dziwna, co? Strasznie się grzebie. Pewnie się stroi. Wiesz, jakie są kobiety. Ty jesteś szybka. Mówiliście o mnie? Gdzie pracujesz, Lola? Wyłazić stamtąd. Co jest? Mamy imprezę. Proszę, wyjdźcie na zewnątrz. Jaki przykład dajecie? To skandal. Wynocha. Mamo? Chcę ci podziękować, bo wiem, że wychowałaś mnie najlepiej, jak mogłaś, będąc całkiem sama. Zawsze dawałaś mi to, co najlepsze. Lejesz miód na moje serce. Ale czasem mam ochotę cię zbić. Do czego zmierzasz? Przemyślałam wszystko i czas z tym skończyć. Masz mnie dość? Jeśli tak, spokojnie możesz mi o tym powiedzieć, a ja to zaakceptuję. Nie chcę, żebyś przeze mnie cierpiała. W każdej chwili możesz się ode mnie wyprowadzić. Jesteś już dość duża, żeby wiedzieć, że my, rodzice, popełniamy wiele błędów i nie jesteśmy doskonali. Nigdy tak o tobie nie myślałam. Wiem, że często się myliłam, ale już tego nie naprawię. Robiłam, co mogłam. Szkoda, że wszystko poszło na marne. To nie tak. Czasem się duszę, bo ciągle jesteś przy mnie. Z moimi przyjaciółmi, w szkole. Tylko i wyłącznie z troski o ciebie. Nie po to, żeby cię dręczyć, a może nie masz nic do roboty? Jak to? Przemyślałam to. I choć wątroba mi się przewraca, zgadzam się na twój związek z Robertem. Dzięki temu masz towarzystwo i jakieś zajęcie. Nie będziesz ciągle za mną łazić. Tylko nie całujcie się w szkole, proszę.
Nadal będziesz ze mną mieszkać, kochanie? Tak. Bo inaczej musiałabym płacić za dom opieki dla ciebie. Nie byłoby łatwiej powiedzieć, że mnie kochasz? Tak wyrażam swoją miłość. Musisz się nauczyć o niej mówić. A przynajmniej ją okazywać. To się robi w ten sposób. Giovanni, pogięło cię? Przestań. Nie kop go. Czego się gapicie? Nie jestem kosmitką. Ale wyglądasz trochę dziwnie. Szkoda, że się wam nie podoba. Nie, po prostu wyglądasz inaczej. Starzej. Po co ta radykalna zmiana? Trochę zainspirowała mnie Roberta. Dawno temu Diego coś do niej czuł, prawda? Może taka mu się spodoba. Przekonamy się. Kto ci powiedział, że między Diego i Robertą coś było? Uwielbiam tę piosenkę. Chodźmy potańczyć. Ja też kocham tę piosenkę. Może pójdziemy na parkiet? Lola? Kto ci powiedział o Robercie i Diego? Gdzie są Diego i Tomas? To ulubiona piosenka Diego. Chodź, Bianco, poszukamy chłopaków. Wydajesz się trochę spięty, nic ci nie jest? Zrobić ci masaż? Nie dotykaj mnie. Pomasuję ci nogi. Nie, proszę cię. Masaż dobrze ci zrobi. Ściągasz mi spodnie. To niechcący. Przestań. Jasne, że nie. Teraz cała wina spada na mnie. Czemu wciągasz Pili w nasze problemy? Ja? Przyszła zaprosić nas na kolację, żebyśmy wyglądali jak normalna rodzina, a ty wszystko psujesz. Przestańcie. Ranicie mnie. Kocham was oboje. Już podjęłam decyzję. Nie wrócę do taty. Dlaczego? Nie zrozumiesz tego. To sprawa między twoim tatą i mną. Nasz związek nie istnieje i kropka. Więc tata ma rację. Jesteś egoistką i nigdy nie myślisz o nas. Zawsze udajesz ofiarę. Nie widzisz, jak wszyscy troje przez to cierpimy? To ty chcesz odejść. Oczywiście, mam powody. Dość tego. Dobry wieczór. Wszystko w porządku? W jak najlepszym. Dzięki. Nie ma za co. Jest w czym wybierać. W nocy wszystkie koty są czarne. Mogę ci podać sam sok. Rozumiem. Nie udawaj cwaniaka. To impreza szkolna. Zero alkoholu. Nic a nic. Tak. Ale sok jagodowy dobrze ci zrobi. Pycha. Życzę miłego wieczoru. I wzajemnie. Wow.
Nalejesz mi jeszcze jeden? Jasne. Niezły, co? Mógłbyś dolać do niego trochę wódki? Nie. Baw się dobrze. Jasne. Cześć, Diego. Co ci się stało? Podoba ci się mój nowy look? Co?